co w miłości w następnym czasie. Kochani moi, zobaczmy dzisiaj z kart Lenormanda i Tarota, co wydarzy się u Was w miłości. Oczywiście karty zasugerują, coś pokażą, może przestrzegą, tak? Przed jakimiś sytuacjami w sprawach emocjonalnych, miłosnych, z którymi się borykacie. Oczywiście witam Was, kochani moi, serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loelia. Nazywam się Wróżka Loelia i będę się cieszyła, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Z dzwoneczkiem u góry najlepiej. Wtedy YouTube powiadomi Was o moich premierkach, a są te premierki codziennie na rozmaite tematy, które Was nurtują. Zasubskrybujcie mój kanał, proszę, i zostańcie z nami. Jest już nas 5600 subskrybentów, więc jest nas już dużo, ale potrzebujemy jeszcze nowe osoby, nowych subskrybentów. Oczywiście proszę Was, kochani, o lajki z ciuczkiem w górę, o komentarze. Napiszcie mi koniecznie, którą wróżbę tutaj, którą grupę do wróżby wybraliście i czy ta grupa rezonowała z Waszą historią. Pierwsza grupa, kochani, to karty Lenormanda i kwarc cytrynowy. Druga grupa to karty Tarota i ametyst fioletowy. Wybierzcie sobie talię, którą lubicie, lub przedmiot, który przyciąga Wasze oko. I moi kochani, zanim zacznę, oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię dla wszystkich Was potrzebujących. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, wszędzie tam piszę dla Was adres e-mailowy. Napiszcie mi, jaką wróżbę chcecie, a ja wyślę Wam warunki takich wróżb i oczywiście zobaczę, kiedy możemy umówić się na termin takiej osobistej wróżby. Kochani, zapraszam Was na czytania indywidualne. Mam nadzieję, że wybraliście już swoją grupę. Oczywiście, jeśli moi kochani chcecie oglądać całą tą wróżbę karty Lenormanda i karty Tarota, to zapraszam Was serdecznie, ponieważ te dwie różne talie mogą coś oczywiście uzupełnić, dopowiedzieć lub coś jeszcze innego do tego pokazać. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli karty Lenormanda. Co w miłości? O lala, już mi chcą wypaść. Co w miłości? Co w miłości? Co w miłości? Co w miłości? Kochani, co w miłości w najbliższym czasie? Wow, bardzo fajne karty macie, bardzo, naprawdę. Więc mamy tutaj, kochani, rozmowy. Rozmowy są potrzebne, czy z Waszym partnerem, czy z mężem, czy z nowo poznanym jakimś potencjalnym tutaj partnerem, partnerką. Piękne wieczorne, być może nocne spotkania, randki, ktoś, kto myśli o Was wieczorową porą lub śni o Was wręcz, być może tutaj spotkania również pod osłoną nocy, tak, pełne, nie wiem, no, jakichś pięknych uczuć, połączenia dusz i stabilizacja w miłości. Czyli te spotkania romantyczne pod tym światłem księżycowym, jakby i piękne rozmowy, tak, Wasze, które są konieczne, doprowadzą do stabilności, stabilizacji tej relacji. I tutaj, jeśli pytacie, co się wydarzy, to bardzo szybko. I karta numer jeden, czyli nowy początek, wiadomość, która już lada moment, szybko nadejdzie, przyjdzie, spotkanie,
szybki rozwój spraw, szybkie tempo tutaj rozwoju tej relacji, czyli tej relacji miłosnej, o którą pytamy. Kochani, bardzo pozytywne, piękne karty, tak? Pamiętajcie, rozmowy, romantyczne spotkania pod osłoną nocy, czyli w świetle księżyca, stabilizacja i wiadomość, która tuż już jest, lada chwila się pojawi, spotkania, szybkie tempo rozwoju. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą lub zostańcie, kochana grupa pierwsza, by zobaczyć, co pojawi się tutaj w tych kartach tarota. Oczywiście wybraliście kwarc ametystowy. Co w miłości? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Kochani, też mamy księżyc, ma, jej, no chciałam powiedzieć my God, rzeczywiście, no mamy ten sam księżyc, czyli tajemnicza, piękna, pełna sekretów, pełna widocznie spotkań w świetle księżyca, wieczorową porą, atmosfera. Połączenie dusz, świat, czyli otwarcie się jakiejś nowej fazy dla Waszej relacji lub nowej miłości, nowej znajomości, początek nowej fazy, być może kogoś poznacie, być może właśnie tutaj nawet kogoś poznacie przez internet lub poznacie kogoś z zagranicy lub na wyjeździe zagranicznym, bo to jest karta świata, czyli otwarcie się poza granice nawet, wyjście poza granice, poza ramy waszego miasta, waszego kraju. Tutaj otwieracie się rzeczywiście z pozytywnością, z pozytywnymi wibracjami na kogoś nowego, na nową znajomość, nową relację, nową osobę, nowego partnera, nową partnerkę, nową miłość, nową znajomość, tak? I mamy tutaj piątkę, czyli papieża, wow, czyli tutaj może być to, kochani, nawet do ołtarza może Was to poprowadzić, czyli nawet to może przerodzić się w oficjalny, poważny, długotrwały, ważny dla Was związek, ponieważ mamy tutaj kapłana, papieża, więc coś, co może nawet przerodzić się w bardzo ważną relację, małżeństwo, nie wiem, zaręczyny, oficjalny związek. No i nowy początek, zaczęcie od zera, tak? Czyli zaryzykowanie, nie bać się, proszę, zacząć tutaj coś od nowa. Owszem, hej, przygodo, tak? Witaj, przygodo, coś nowego. Oczywiście jest to związane z ryzykiem, ale kto nie ryzykuje, ten oczywiście nic nie wskóra, tak? Więc tutaj zaczynacie od nowa, od zera. Mamy tu zerówkę, mamy tutaj nową fazę, tak? Otwarcie się na nowy początek, na nową miłość, nową znajomość, więc tutaj na początku bawcie się tym, być może zacznie się to od jakiejś niewinnej przygody, igraszki, zabawy, po prostu jakiejś tam lekkiej znajomości, ale przerodzić się może to w coś ważnego dla Was, tak? Więc tutaj zacznijcie, kochani, na pewno coś od zera budować, tak? Z pasją, z lekkością, po prostu z frajdą, tak? Żeby to nie było ciężkie. I to może się dobrze tutaj rozwinąć, kochani. Także takie mam historie dzisiaj.
Życzę Wam oczywiście, by rzeczywiście to się ziściło, spełniło, byście zaczęli coś pięknego, nowego, byście poczuli nową miłość, byście kogoś poznali. I do usłyszenia już wkrótce.